Reporterka nagle zaczęła mówić po ukraińsku. Mamy wspólnego wroga. Reporterka z Gruzji zaczęła mówić po ukraińsku. Mamy wspólnego wroga. Pamiętajmy, że mamy wspólnego wroga. Jest nim Rosja, dlatego bądźmy razem i wspólnie zwyciężymy, powiedziała podczas programu na żywo Nina Kubutia, prezenterka gruzińskiej stacji Tavari Arch. Dziennikarka zwróciła się bezpośrednio do Ukraińców w ich języku. Nagranie, w którym Kubutia mówiła po ukraińsku, udostępnił w mediach społecznościowych pochodzący z Ukrainy dziennikarz Ostapy Arysch. Prezenterka przekazała wyrazy wsparcia narodowi ukraińskiemu. Dodała też, że oba narody muszą trzymać się razem. Tylko wspólnie zwyciężymy, podsumowała. Wojna w Donbasie? Putin podjął decyzję w poniedziałek wieczorem. Prezydent Rosji Władimir Putin wydał dekret o uznaniu niepodległości tzw. Republik Ludowych, Donieckiej DRL i Ługańskiej URL, powołanych przez prorosyjskich separatystów w Donbasie i z ich liderami podpisał porozumienia o przyjaźni i współpracy. Według mediów Putin polecił następnie wprowadzenie do Donbasu rosyjskich wojsk. W opublikowanej w nocy odezwie do narodu ukraińskiego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Kijów kwalifikuje uznanie jako naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej państwa ukraińskiego. Działania Rosji potępiły państwa zachodnie, wzywając ją do wycofania swojej decyzji o uznaniu samozwańczych, nieuznanych międzynarodowo republik. Powtórka z 2008 rok. Identyczne dekrety media i politycy zauważają podobieństwo w działaniach Rosji do 2008 rok. I inwazji na tereny Osetii Południowej i Abchazji. Konflikt zakończył się całkowitą porażką gruzińskich wojsk i wysiedleniem Gruzinów z separatystycznych regionów. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ ukraiński ambasador Serhii Zlica tłumaczył, że dekret Putina w sprawie uznania niepodległości okupowanych terenów Ukrainy jest taki sam, jak ten wydany w 2008 roku w sprawie Gruzji. Są identyczne. Zmieniono tylko dane geograficzne i dodano kilka słów o porozumieniach mińskich. To kopia, mówił ambasador Ukrainy przy ONZ. Prezydent Gruzji. Popieramy prezydenta Zełenskiego. Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili potępiła uznanie przez Rosję separatystycznych republik na Ukrainie w komunikacie opublikowanym w poniedziałek wieczorem na Twitterze. To powtórka scenariusza, który doprowadził do okupacji 20% naszego terytorium. Gruzja popiera prezydenta Zełenskiego i wspiera terytorialną integralność Ukrainy oraz pokój, napisała prezydent.